Kuba, jesteś w tym roku nie organizatorem, ale dyrektorem artystycznym festiwalu, a tak. Festiwal po raz pierwszy ma dużego sponsora Marlboro Music, nie mylę się? Dokładnie tak jest. A ty mówisz, przynajmniej tak mi powiedziałeś, że chciałbyś, żeby wszyscy teraz dużo zarabiali w polskim roku, a ty na przykład chciałbyś tyle zarobić, żeby kupić sobie nowe BMW. Czy sądzisz, że zarobisz tyle na tym z okazji tego festiwalu? To twoje pytanie jest nawiązaniem do tego, co mówił Mirek Pęczak, czyli do robienia atmosfery wokół festiwalu jak najdalej od muzyki. Natomiast BMW stało się faktem prasowym, natomiast chyba w moim życiu nie stanie się faktem motoryzacyjnym, bo ja nie znam takiego festiwalu po tej części Renu, w którym organizatorzy czy dyrektorzy artystyczni biorą takie stawki. No chciałbym, może tak kiedyś będzie. Może moja rola przyczyni się do tego, że kiedyś takie stawki będą wiarygodnie funkcjonować. To może zapytam Ciebie inaczej. Ty wysunąłeś taki program odsunięcia muzycznych gatunków subkulturowych od festiwalu. Raczej przesunięcia ciężarku rockowi środka, tak? Ja nie bardzo rozumiem pojęcie muzyczne gatunki subkulturowe. W ogóle pojęcie subkultura w kontekście Jarocina dla mnie nie funkcjonuje. Dla mnie jest kultura muzyczna. Dobrze. Albo dobra, albo poczekaj, zła. Inaczej. Ostatnio konkursy publiczności wygrywały głównie grupy punkowe. One nie są specjalnie atrakcyjne komercyjnie. Na nich się wielkich pieniędzy nie zarobi, tak? Teraz w tym roku przesuwasz po raz kolejny ciężar. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy, dobrze. Jest przesuwany ciężar, kto ma być laureatem festiwalu, konkursu. I tego laureata ma wyznaczyć jury, a nie publiczność w głosowaniu. I ja się spodziewam, że jury, w odróżnieniu od publiczności, która miała swoje specyficzne gusta i ciągle wybierała te kapele punkowe, to tym razem wybierze wykonawcę o dużym potencjale komercyjnym. Znaczy tutaj strasznie dużo pomieszanych pojęć było, bo Rada Artystyczna czy jury funkcjonuje w Jarocinie od jakiegoś czasu. Swojego laureata wybiera także publiczność. Ja się tymi rzeczami nie zajmuję, bo ja nie mam wpływu na to, kogo wybierze Rada Artystyczna, czy jakiego laureata wybierze sobie w Jarocinie publiczność. To święte prawo publiczności. Ja po prostu dbam o to, żeby cała ta otoczka związana z polityką, z subkulturami, żebyśmy wreszcie o niej powoli zaczęli zapominać, żeby... Ja jestem człowiekiem w Jarocinie odpowiedzialnym za sztukę, a polska muzyka rockowa sztuką jest. Polska muzyka rockowa jest w tej chwili tak zróżnicowana, że dostrzeganie tylko poszczególnych gatunków, czy poszczególnych mód, czy tendencji jest fałszowaniem obrazu polskiej kultury muzycznej. I ja będę się starał w miarę obiektywnie tą polską kulturę muzyczną w Jarocinie prezentować. Dlatego ja pojęcie subkultura, rada artystyczna, laureat publiczności to odsuwam. Ja za te rzeczy nie odpowiadam. Za co w takim razie odpowiadasz? Za to, że na przykład organizatorzy nie ujawniają budżetu imprezy? No za to nie jestem w stanie odpowiadać, bo nie jestem księgowym tej imprezy, tylko tak jak podkreślam, człowiekiem od sztuki, człowiekiem, który może się rozliczać z dużej sceny, z małej sceny, z każdego zespołu, który do Jarocina przyjedzie i za to się czuję odpowiedzialny i w całej swojej skromności wydaje mi się, że jestem w stanie przedstawić tak polski rynek, jakim on jest. Dobry, i po prostu zwycięzca, dobry. Uważasz, na pewno odniesie duży sukces komercyjny. I zacznie się nakręcać to koło pieniędzy. Ja myślę, że w Jarocinie wygasł trochę mechanizm promowania tych zespołów, które wygrywają ten festiwal. I ja mam nadzieję, że ten mechanizm znowu odżyje. Mam nadzieję taką. Zobaczymy.